Budownictwo w nowej rzeczywistości. Pod takim hasłem odbyła się konferencja w ramach tegorocznego 12. już Śląskiego Forum Budownictwa. To przestrzeń spotkań ekspertów, którzy rozmawiają o bieżących trudnościach i wyzwaniach w branży. Dziś to sytuacja pokowidowa, wojna i w konsekwencji inflacja. Ale nie tylko. Dzisiejszy problem to jest oczywiście ustawa o zamówieniach publicznych, która jakby ogranicza możliwość swobody takiej gospodarczej w zakresie w szczególności zabytków i konserwacji zabytków i rekonstrukcji zabytków. Ona ogranicza i wydłuża nam proces inwestycyjny nawet o rok, dwa. Współorganizatorem forum jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która zrzesza inżynierów i techników w różnych branżach. Zapewnia im profesjonalne szkolenia, pomoc techniczną i wsparcie finansowe w razie sytuacji kryzysowej. Śmiem twierdzić, że pandemia aż tak bardzo budownictwa nie wstrzymała, ale w tej chwili boimy się, że to, co nas czeka, może doprowadzić do tego, że w wielu firmach będą zwolnienia, że wiele firm nie będzie miało zleceń. Ponadto jako jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed branżą mówiono o odbudowie Ukrainy. Ta finansowo w wyniku działań wojennych poniosła ogromne straty finansowe. Szacuje się, że odbudowa infrastruktury może kosztować nawet 350 miliardów dolarów. Nieprawdopodobna kwota, która się pojawia w tych wyliczeniach. 12. Śląskie Forum Inwestycji potrwa do piątku 25 listopada, kiedy to głównym tematem będzie zarządzanie energią i jej alternatywne źródła.